Hej, dziś rozmawiamy z Krzysztofem Majem, wykładowcą i youtuberem. Hej Krzysztofie. Hej, hej, witajcie. I na swoim kanale YouTube'owym, do którego link oczywiście będzie w opisie i który gorąco zachęcam obczaić, bardzo często i bardzo szeroko poruszasz taki problem jak patologie polskiego systemu edukacji. I czy mógłbyś zacząć od takiego pokrótce nakreślenia, jakie widzisz największe problemy w obecnym procesie kształcenia młodych Polaków i skąd one się biorą i jakie mogą być tego skutki? To może skupiłbym się na tym słowie system, prawda? To znaczy nie mówimy o patologiach w ogóle edukacji jako takiej, czy dydaktyki, czy pedagogiki, bo polscy nauczyciele, zwłaszcza biorąc pod uwagę na to, ile im się płaci, robią co mogą. Natomiast problemem jest system, to że został narzucony centralny system z podstawami programowymi, z egzaminami, które wywierają presję zarówno na uczniach, jak i na nauczyciela, bo uczniowie chcą zdać egzaminy, ponieważ wmówiono im, że dzięki zdaniu egzaminów i matury dostaną się do lepszej pracy. Z drugiej strony nauczyciele chcą, żeby uczniowie mieli jak najlepsze oceny, ponieważ szkoły wtedy wypadają dobrze w statystykach i rankingach. Czyli mamy kolejny element patologii systemowych, to znaczy rankingi, które jest w koją drogą mają bardzo dyskusyjne metodologie, bo te metodologie najczęściej uwzględniają właśnie zwyżkujące słupki, a nie indywidualny talent. Nasz system nie jest generalnie rzecz biorąc zatem przystosowany do tego, żeby wyłuskiwać osoby, które są zdolne, tylko wmawia wszystkim, że wykształcenie jest powszechne, równe i dostępne, gdy tak naprawdę nie jest i wymaga nasza edukacja nakładów finansowych. Dobrze wiemy, że jeżeli ktoś chce być trochę poza systemem w szkołach demokratycznych, czy Montessori, czy prywatnych, no to trzeba troszeczkę posmarować, trzeba zapłacić i to jest patologiogenne samo w sobie. A oprócz tego problemem jest oczywiście to, że to jest system naczyń połączonych i w zasadzie nie dałoby się, tak myślę sobie w tym momencie szkicowo, zmienić jednego z tych elementów, na przykład wyrzucić ocen bez zmiany innych elementów tego systemu, bo one są bardzo zazębione. Do tego jeszcze dochodzi to, że są różne grupy lobbingowe, grupy naciskowe, autorzy podręczników, którzy zarabiają pieniądze na kolejnych reedycjach, rodzice, którzy cały czas pamiętają, że oceny są najważniejsze w świecie, i jeszcze pamiętają stary kapitalizm, powiedzmy lat 90. przełomu 2000, kiedy rzeczywiście można było dużo zrobić, a teraz, co zresztą mówiłeś ostatnio na kanale, dzieje się tak, że pierwszy raz dochodzi do tego, że nowe pokolenia będą zarabiać mniej niż dawne pokolenia, zatem jest bardzo dużo nowych zjawisk, ale ten system ma, i to jest chyba jego największa wada, straszną inercję i nie chce się zmienić, nie chce się dostosować do tego wszystkiego, bo też i tak myślę, że to jest prawda, nie ma takiej potrzeby, to znaczy nie ma dużego zapotrzebowania ze strony tych wszystkich grup zaangażowanych w ten system, żeby doprowadzić do jakiejś zmiany. I w zasadzie w tym momencie jedyną grupą, która jest taka bardzo wokal, mówiąc po polsku, to oprócz rewolucjonistów, edukatorów, jak na przykład mojego ulubionego bodaj specjalistę w temacie, czyli doktora Mikołaja Marcele z Uniwersytetu Śląskiego, autora selekcji książki o tym, jak szkoła niszczy ludzi, społeczeństwo i świat, no to taką grupą są uczniowie. Znaczy uczniowie najsilniej, najgłośniej i najpowszechniej krytykują w tym momencie to, co teraz jest. Tylko problem polega na tym, że nie do końca mają platformę, więc ja staram się robić co w mojej mocy, żeby taką platformę zapewnić. Więc tak w skrócie, gdybym miał ująć te patologie i to, czym się zajmuję od niedawna, to tak, to byłoby to. Okej, wiesz, ja się w ogóle tak przejrzałem całkiem sporo materiałów twoich na ten konkretny temat i o ile właśnie tak z bardzo dużą ilością obserwacji się zgadzam, które tam padają, to też mam taki jeden, że tak powiem, jedną przestrzeń tych obserwacji, które tam padają, które mi gdzieś tam mierdzi z tyłu, do której mam nadzieję, że się to skrystalizuje, że tak powiem, stopniowo w dalszej tej rozmowie. I pierwsza rzecz, którą właśnie tutaj wspomniałeś, że grupą, która właśnie narzeka na ten system edukacji, są uczniowie, prawda? Ale że nie mają platformy, żeby to wygłaszać. Ale czy to nie jest tak, że uczniowie zawsze narzekają na system edukacji i choćby nie wiadomo, znaczy nie wiem, może się mylę, ale czy to nie jest tak, że co by się tam nie działo, to będzie część głośnych uczniów, który będzie mówił, że szkoła jest absolutnie po nic i choćby to działało naprawdę dobrze, to będą mieli takie właśnie zdanie. W sensie nie jestem pewien, bo tak, z jednej strony można oczywiście powiedzieć, że no oni są, ich to najbardziej dotyka, więc teoretycznie mogą mieć najbardziej bezpośrednią perspektywę w zwracaniu uwagi na pewne patologie, ale z drugiej, czy to też nie jest tak, że no nie mają zupełnie porównania
żeby można było, żeby no, że to nie działa dobrze, a gdzieś indziej działa dobrze. No nie wiedzą tego, ponieważ to jest wszystko, czego doświadczyli. I w sensie to nie znaczy, że tych patologii tam nie ma. Ja się oczywiście bardzo, tak jak mówię, zgadzam z wieloma rzeczami, które tutaj padły i które padają szerzenie na twoim kanale, ale też pytanie, czy szukanie tutaj tych, czy szukanie konkretnie wśród uczniów zgłaszania tych uwag jest na pewno dobrym pomysłem, ponieważ na pewno są uczniowie, którzy zwrócą bardzo słuszne uwagi na niektóre rzeczy, ale tak patrząc gremialnie, mam wątpliwości, czy to jest, czy akurat tam bym się, czy nie bardziej bym się udawał właśnie do jakichś profesorów, do jakichś znawców tematu, choćby pana, którego wymieniłeś tutaj przedtem, o którego książce też wielokrotnie u siebie wspominasz. Powiem ci tak, odwrócę trochę ten argument. Przyjrzałbym się tym uwagom, jakie one są i jakie są zgłaszane na przestrzeni lat. Pamiętam, podam bardzo prosty przykład. Jak rozmawialiśmy z kolegami, to było lat temu trochę, w gimnazjum jeszcze, które to gimnazjum wtedy było nowe, a teraz już jest stare, co też wiele mówi o tym, co się u nas dzieje, jak to fluktuuje. I mówiliśmy, dlaczego nie ma religioznawstwa, tylko jest religia. I to była nasza uwaga gremialna. I pamiętam, że dokładnie to samo mówili moi rodzice, którzy jeszcze pamiętali religię nauczaną w kościołach i narzekali na to, że ona migrowała do szkół i mówili, że spadł poziom bardzo. I mówili, że w szkole jest miejsce na religioznawstwo, na uczenie na przykład nas o islamie i innych religiach monoteistycznych, ale także innych postawach, nie wiem, postsekularnych, ateistycznych i tak dalej. I to, teraz jest dokładnie ten sam argument, czyli na przestrzeni powiedzmy 30-40 lat grupa najbardziej zainteresowana, czyli powiedzmy klienci tego systemu, tak? Którzy teoretycznie również mają rację. Moglibyśmy też powiedzieć, że rodzice są klientami systemu edukacji, ale ja wolę myśleć raczej o uczniach, jako o tej grupie najbardziej zainteresowanej. Więc przez 40-50 lat dana grupa społeczna cały czas zgłasza ten sam problem. To jest oczywiście jeden z wielu. I nikt nic z tym nie robi. Czyli jest tak, jakbyś dostawał za każdym razem niewłaściwie przygotowany produkt, klienci by zgłaszali, że jest z tym problem, a firma mówiłaby, że mamy wyjebane, nic z tym nie robimy, ponieważ ma monopol. Tak. I to jest właśnie problem, dlatego mamy praktyki antymonopolistyczne wdrażane w różnych krajach, natomiast nie ma praktyk antymonopolistycznych wdrażanych w robieniu systemu edukacji. I nie ma rozmowy z uczniami, którzy powinni być potraktowani w tym zakresie podmiotowo. Oczywiście nie mówię, że to uczniowie mają rządzić i zarządzać systemem edukacji, bo to jest absurd, natomiast to, co jest na przykład w szkołach demokratycznych wdrażane, to znaczy uczniowie mający głos doradczy, istotny w układaniu programu nauczania, czy na przykład podziału godzinowego, który teraz został doprowadzony do absurdu typu 9-10 godzin dziennie, to jest, myślę, dobra droga. I jasne, że odrzucam czy odcinam te wszystkie uwagi, które się pojawiają, że no a tam nauczyciel mnie niesprawiedliwie potraktował, bo to się zdarzało, będzie się zdarzało za każdym razem. Ale wiesz, to co zaobserwowałem też w ramach swojego doświadczenia, samo otwarcie się na rozmowę z uczniem, czy ze studentem w moim przypadku i danie możliwości jakiegoś wpływu na to, co będziemy robili, dużo już bardzo zmienia. I mam takie poczucie, że wśród środowiska nauczycielskiego nie ma aż takiej potrzeby i chęci do zmiany w tym zakresie, jak jest na przykład chęć i potrzeba do protestowania w zakresie płac, które są w systemie. Bardzo głośne medialnie są protesty nauczycielskie. Nie dziwota, jeżeli chodzi o płace za niskie w systemie. Natomiast nie przypominam sobie tak głośnych medialnie protestów dotyczących na przykład konieczności zrewidowania, zredukowania czy zlikwidowania podstawy programowej, czyli tego, co krępuje w tym momencie najbardziej edukację. Tutaj też zwróciłem. Później się odniosę jeszcze do pewnej rzeczy, która padła tutaj wcześniej, natomiast zwróciłeś bardzo istotną uwagę na to, że te wszelkie protesty, prawda, zwykle wokół systemu edukacji raczej nie dotykają tej najbardziej fundamentalnej roli tego systemu, prawda, czyli hipotetycznej roli, nie. Prawda. W ogóle też, ja tak na marginesie, to jest też taki temat, który ja tutaj już poruszałem kilkukrotnie, że w ogóle z religią to jest jeszcze osobny temat, prawda, ponieważ tutaj mamy osobny czynnik w postaci, prawda, episkopatu i tak dalej, i tak dalej. I fakt, że w ogóle to jest bardzo dobre pytanie, dlaczego na przykład, nawet z perspektywy czysto katolickiej można zadać takie pytanie, dlaczego katecheza, czyli przygotowanie do wiary, odbywa się na ocenę w ramach systemu zajęć. Czy to powinno tak być, prawda? W sensie z perspektywy nawet czysto katolickiej, prawda? Już pomijając aspekt edukacyjny tego, prawda? I tak dalej. Natomiast tak jak słusznie zwróciłeś uwagę, wszelkie protesty, wszelkie dążenia do fundamentalnych zmian prawie nigdy nie dotyczą samego procesu nauczania. I to, co powiedziałeś wcześniej, też wpasowuje się w to, że ludzie, którzy zarządzają tymi zmianami, ich nie dotyczy tak naprawdę, a przynajmniej nie bezpośrednio,
skutek tego procesu, tak? To znaczy, to się odbywa, odbija negatywnie na życiach uczniów, prawda? Ludzi, którzy są albo nie są przygotowani później do życia, do rynku pracy, do współczesnego świata i tak dalej. Natomiast dla rządzących, czy tam dla nauczycieli, no to czy oni wyplują, że tak powiem, ludzi odpowiednio przygotowanych, czy nie, to nie ma zbyt dużego, że tak powiem, przełożenia na to, co się z nimi dzieje. Natomiast to, ile się komu płaci, prawda? I kto zasiada w Związku Nauczycielstwa Polskiego, a kto nie, no to ma bardzo duże przełożenie na ich życie, prawda? Więc oczywiście, no ale to jest, mam takie ciche wrażenie, że to jest symptomatyczne właśnie dla zmonopolizowanego i silnie scentralizowanego systemu. To znaczy nie ma żadnej konkurencji i to, czy ten output, że tak się wyraża, tego systemu w postaci uczniów umiejących się dostosować czy nie, znaczy mających zdolności do dostosowania się czy nie, no to zależy tak naprawdę tylko od dobrej woli ludzi, którzy kierują tym systemem, ponieważ nie ma żadnej pętli zwrotnej, która by ich kuła, jeżeli ten system nie spełnia swoich założeń. I także tu się zgadzam po prostu. Tak, no i jeszcze drugim problemem tego systemu jest to, że to jest system biopolityczny, to znaczy zarządza się tam ludźmi i problem oczywiście polega na tym, że przez to, że się ludźmi zarządza, to można w bardzo łatwy sposób wpływać na to, co ludzie myślą, jakie będą mieli przekonania i tak dalej, i tak dalej. Taki cel ma lista lektur, która od lat wygląda tak samo i się nie zmienia. I błędem, strasznym błędem jest upolitycznianie listy lektur. Ja na przykład jestem bardzo przeciwny mówieniu, czy przysłowiowa twórczość Olgi Tokarczyk jest zła, ponieważ jest lewicowa. Nie, ja uważam, że jest zła dlatego, że daje zbyt wysoki próg wejścia dla uczniów i daje blokady poznawcze, ale jest wprowadzana na listę lektur właśnie dlatego, że jest gdzieś jakieś odgórne zarządzenie, ktoś stwierdza w oparciu o opinie ekspertów, które nie zawsze są słuszne, nawiasem mówiąc, że tak to musi wyglądać. Problem polega na tym, że i to znów mogę odwołać się do własnego doświadczenia. Najlepsze doświadczenia edukacyjne, jakie miałem, wyglądały w ten sposób, że ja dawałem coś od siebie. Na przykład dawałem jakąś listę książek, nie obowiązkowych, co ważne, ale równocześnie stwarzałem jakąś przestrzeń. Mówiłem studentom, słuchajcie, co oglądacie na bieżąco, mówcie mi, będziemy na ten temat dyskutować. I z wszystkich komentarzy, jakie przeczytałem pod vlogami kiedykolwiek od uczniów i z rozmów też z nauczycielami i z uczniami, wychodzi jedno, to znaczy takie rzeczy należą do rzadkości, żeby nauczyciel na początku roku po prostu zadał pytanie, kto się czym interesuje. To jest kluczowe, ponieważ nauka zawsze polega na tym, że musi być postęp i krytyka wobec tego, co było wcześniej. I nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego mamy system, który został skonstruowany i nie tylko niestety system edukacji podstawowej, ponadpodstawowej, ale także uniwersyteckiej, na przesłance zupełnie przeciwstawnej. To znaczy, że mamy coś do przekazania, jakiś status quo tu i teraz i nie będziemy tego rewidować, nie będziemy tego w żaden sposób zmieniać w oparciu o to, co się dokonuje w świecie. Pamiętajmy, że w ciągu 20-30 lat dokonała się rewolucja technologiczna, która w żaden sposób nie wpłynęła na to, jak wygląda edukacja, a zmieniła nasze życie w 100%. Moim zdaniem takim jedynym momentem, kiedy zobaczyłem faktyczną rewolucję, a nie tylko rewolucję na papierze, że jedna partia stwierdziła, że o, my wyprowadzamy Gombrowicza, a my wprowadzamy Jana Pawła II. A nie, a teraz wyprowadzamy Jana Pawła II, wprowadzamy Gombrowicza. To są zmiany pozorne, ale zmiana faktyczna, jaka się dokonała, to była teraz podczas edukacji zdalnej. I wszyscy mówili, że szkoły nie zdały egzaminu, z niczymi wyjątkami. W związku z powyższym powinniśmy zrezygnować z takich metod hybrydowego nauczania. Oczywiście to jest błąd, pomylenie następstwa z przyczynowością, ponieważ prawda jest taka, że ten test, który mieliśmy globalny, pokazał właśnie, że szkoła jest niedostosowana do świata scyfryzowanego. Kompletnie to są obce rzeczywistości. Z jednej strony mamy rzeczywistość, której nie wolno używać telefonów komórkowych na lekcjach, zamiast żeby uczyć dzieciaki, jak się nimi posługiwać, właściwie, jak je znajdywać aplikacje, jak docierać do informacji, a z drugiej strony mamy świat, który w ogóle nie ma takich barier. I nie ma możliwości, żeby te światy się ze sobą skomunikowały, jeżeli nie będzie jakichś jednostek, które będą mówiły, okej, zmienia się rzeczywistość, musimy dostosować do tego system. Tak, tak, ale do tego ale wrócimy jeszcze, tak jak mówiłem, za chwilę. Natomiast jeszcze chciałbym wrócić do tematu tego, którego tak jak poruszałeś też w wielu swoich materiałach, że środowiska nauczycielskie czy akademickie bardzo często tworzą właśnie takie bańki, które są kompletnie odporne na zmiany w świecie. I to, co powiedziałeś z cyfryzacją, jest jak najbardziej słuszne, w tym sensie, że ludzie
bardzo często na przykład właśnie w temacie list lektur, prawda, czy programów nauczania, uczą się przekazywane są takie, coś, co jest postrzegane jako jakieś tam uniwersalne prawdy i tak dalej, ale one bardzo często odnoszą się do realiów, których po prostu już od dawna nie ma. I to może być wartość historyczną, prawda, to może być bardzo ciekawe, jeżeli ktoś się tym interesuje, ale czy to uczy dzieci czegoś faktycznego o świecie, w którym żyją? Niekoniecznie, prawda? I wydaje mi się, że te bańki akademickie są istotnym elementem tej układanki w tym sensie, że właśnie nie ma tej pętli zwrotnej. I pytanie, czy uważasz, że to wynika z tego, co mówiłem wcześniej, że to jest właśnie organizowane odgórnie i jedyna siła nacisku płynie właśnie z rządu, prawda, czy z ministerstwa, a nie oddolnie? Czy może są jeszcze w ogóle jakieś inne kwestie w tym? Bo wiesz, tak, zahaczę jeszcze tutaj o taką rzecz, bo patroni, kiedy jak zadawali... była dyskusja na temat tej naszej rozmowy, która ma być, to zwracali też uwagę na taką rzecz, jak to, jak wygląda sam proces rekrutacji nauczycieli, prawda? I później tego ich wypalenia zawodowego i tego, że oni się w tym systemie de facto muszą podporządkować, bo jak nie, to ich życie będzie po prostu uprzykrzane na każdym możliwym kroku i tak dalej, i tak dalej. I jak twoim zdaniem to wszystko się składa do tego stanu, gdzie rzeczywiście faktycznie jest tak, że wytwarzają się takie sfery, które są kompletnie odporne na bodźce płynące ze świata i w sposób w zasadzie, znaczy to jest oczywiście takie poetyckie porównanie tutaj niedosłowne, prawda, ale systemy totalitarne to są takie, które są nastawione wyłącznie na zachowanie własnej władzy w danej dziedzinie, prawda, i podobnie oczywiście niedosłownie, prawda, ale czy nie można dostrzec pewnych tego typu elementów, że system jest nastawiony na to, żeby trwał, a niekoniecznie na to, żeby robił to, co ma robić właśnie. Wiesz, drugą cechą systemów totalitarnych jest moja ulubiona zresztą definicja totalitaryzmu z Deleuze'a i Guattariego, że to jest instalowanie machiny przemocowej w dyskursie, maszyny wojennej, innymi słowy. I ta maszyna wojenna w tym wypadku będzie metaforą tego lęku, który został kiedyś świetnie przez profesora Szachaja zdiagnozowany. Powiedział, że polska nauka jest na krześle elektrycznym. To jest powód, dla którego ja nie uczę w szkole, mimo że mam uprawnienia pedagogiczne. Zrozumiałem bardzo szybko, że nie jest możliwa zmiana odśrodkowa właśnie z uwagi na różne naciski, ale paradoksalnie to nie jest nacisk ze strony ministerstwa. Ministerstwo ma zbyt dużą siłę bezwładu i co więcej, nie przypominam sobie kompetentnego ministra edukacji od profesora Handkego w górę, włącznie z profesorem Handkiem. I problem polega na tym, że zwykle bardzo są konkretne plany na to, co należy zmienić w edukacji. Na przykład profesor Kudrycka miała taki pomysł, że robimy stypendia i umiędzynarodowiamy naukę, no a teraz minister Czarnek ma zupełnie inny pomysł, to znaczy zwracamy się w stronę polityki historycznej. I teraz jedno i drugie jest całkowicie przeciwstawne, ale jedno i drugie powinno być częścią o wiele szerszego korpusu, którymi dyscyplin, pomysłów, idei naukowych, którym powinno być zainteresowane ministerstwo. Ministerstwo nie powinno mieć agendy. Ministerstwo powinno edukacji przynajmniej zajmować się edukacją wszechstronną. Z jakiegoś powodu mówimy liceum ogólnokształcące na przykład. Z jakiegoś powodu edukacja kształci w wielu aspektach. Z jakiegoś powodu uniwersytet ma kształcić we wszystkich dziedzinach. Dlatego też akademie zmieniały nazwy na uniwersytety, bo to się wiązało z dotacją i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, do czego zmierzam, to kto jest winny za tym, jeżeli mielibyśmy szukać winnego, jeżeli nie ministerstwo. Bo na pewno nie jestem zdania takiego, że należy obciążać winą kolejnego niekompetentnego ministra edukacji. Nie. Problem jest taki, że to samo środowisko wewnętrznie reguluje się w ten sposób, że jest odporne na zmiany. Dlaczego? Z tego samego powodu, dla którego student przychodzący na zajęcia na pierwszym roku jest tak przerażony i steroryzowany, że on się boi zadać pytanie. I odbyłem rozmowy z setkami studentów już na ten konkretnie temat, za każdym razem pytając ich o to, dlaczego nie chcą mówić, i nigdy nie było tak, że powiedzieli, że nie chce mi się, nie wiem, wolę sobie pograć w Heroesów. No akurat mam ten handicap, że na moich zajęciach mówimy o grach wideo, więc wiem, że to nie jest ten aspekt, że boją się zabrać głos. Nie, oni się boją zabrać głos, mimo że rozmawiamy o rzeczach, którymi się interesują, ponieważ są święcie przekonani, że wykładowca czy nauczyciel ma ich za plankton i za nikogo. I dokładnie to samo myślą nauczyciele o wykładowcach, bo myślą sobie, a no tak, wykładowcy z nami nie protestują, oni mają nas za kogoś gorszego, zarabiają więcej, my zarabiamy mniej,
tworzy się tarcie. Wykładowcy niższego szczebla pomyślą o wykładowcach wyższego szczebla, o profesorach. Profesorowie to samo mówią o dziekanach. Dziekani to samo o rektorach. Rektorzy to samo o KRASP-ie, a KRASP to samo o ministerstwie. KRASP, czyli Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. I teraz to krzesło elektryczne, metaforyczne, ta machina wojenna, o której pisał profesor Szachaj, to jest właśnie to, co trzyma społeczeństwo w tym ryzach. To jest ten wewnętrzny strażnik, którego mamy, panoptyczny, że boimy się zmiany, ponieważ co powie kierownik katedry, co powie rektor szkoły, co powie nasz szef. I to jest też powód, dla którego bardzo ciężko jest mówić o jakiejkolwiek zmianie i to jest też powód, dla którego nie znajdowałbym jakiegoś łatwego wroga, którego można sobie wyłuskać, powiedzieć, ach tak, to przez te osoby mamy teraz problemy w edukacji, zmienimy ją, będzie lepiej. Nie, nie będzie lepiej, to znaczy nic się nie zmieni w dalszym ciągu. Będziemy mieli zmianę o charakterze pozornym. I znów pamiętam, jak to były lekcje metodyki, które miałem na uniwersytecie. Była taka jedna sytuacja, że dowiedziałem się, że dzieci mogą się uczyć notować od czwartej klasy w górę. I ja powiedziałem, przepraszam, ale miałem historyka, świetnego swoją drogą, kochaliśmy go, gawędziarz, niesamowity. I on nas nauczył notować w trzeciej klasie szkoły podstawowej. No to może to nie zależy od wieku, tylko to zależy od indywidualnego podejścia nauczyciela. Nie, tu są badania, że od czwartej klasy w górę. I oczywiście nie było żadnej możliwości polemiki, prawda? I ostatnia kwestia, przez to, że właśnie przeszedłem przez studium pedagogiczne i widziałem, jak się uczy nauczycieli, jest taki jeden moment, kiedy masz tę pierwszą lekcję albo pierwsze zajęcie na uczelni i masz pokusę, ona jest niesamowita. Przecież wezmę notatki z tego przedmiotu i zobaczę, jak byłem uczony. Skopiuję to. Znaczy nie skopiuję. Na początku myślisz, nie no, twórczo to przetworzę, prawda? I to będzie oczywiście kreatywne i co innego. No problem polega na tym, że to wtedy nigdy nie jest twórcze i nigdy nie jest to przetworzenie, nigdy to nie jest ta nauka, ten ideał nauki, który polega na budowaniu na barkach olbrzymów. Jesteśmy tymi karłami na barkach olbrzymów. Niestety nie. Wtedy się jesteśmy skarlałym olbrzymem i ten olbrzym nam coraz bardziej karleje. Jak kopiujemy to, co robili nasi antenaci, przodkowie czy mistrzowie. Przestają być oni mistrzami w momencie, w którym myślimy o nim jako o autorytecie, który jest niedosiężny i jedyne, co my możemy zrobić, to spróbować go nieudolnie skopiować. Gdy tymczasem powinniśmy myśleć o nim jako o autorytecie, który odchodzi w niepamięć powoli i teraz jest czas, żeby przyszedł kolejny, żebyśmy my stali się jego mistrzem i myśmy czegoś jego nauczyli. Nie bez powodu w polskim systemie edukacji jest taka przepaść między uczniami a nauczycielami, między studentami a wykładowcami, a w systemach edukacji, które są konkurencyjne na rynku pracy, nazwijmy to, i które budują swój prestiż od lat, nie jest rzeczą niespotykaną profesor idący z doktorantem na obiad, rozmawiający z nim. We Francji na Sorbonie są robione seminaria dyplomowe w domach wykładowców, kilkoma osobami, wśród książek. To jest to podmiotowe traktowanie sprawia, że później ktoś tak wykształcony w takim systemie inaczej myśli o swoich uczniach. Więc to nie jest kwestia łatwego wroga, podsumowując już tę moją przydługą wypowiedź, tylko kwestia tego systemu współzależności. Okej. Spoko. W takim razie takie rzeczy, które padły tutaj, wiesz, że ministerstwo nie powinno mieć agendy, wiesz, to można pytać, czy ministerstwo jakiekolwiek może nie mieć agendy w demokracji, gdzie to od tego, czy będzie miało agendę, czy nie, zależy w dużej części, czy ich wybiorą później jeszcze raz, czy nie. W sensie to jest jeszcze głębszy problem, tak naprawdę. Natomiast, bo dużo z tych rzeczy to jest właśnie wytykanie błędów, prawda, jak mogłoby to być lepiej ewentualnie, ale pojawia się oczywiście tutaj zawsze uzasadnione pytanie, co w takim razie można by poprawić w naszym systemie edukacji? I mam tutaj dwa takie pytania. Po pierwsze, co można by poprawić, gdybyś miał jakiś realny wpływ na to, jak to wygląda, jakiś, nie wiem, urzędowy czy jakikolwiek inny, prawda? A z drugiej strony, czy i co jakie zmiany mogliby faktycznie nauczyciele już teraz, którzy są zaangażowani, którzy chcieliby, żeby ci ich uczniowie nie byli, że tak powiem, kaleczeni przez ten system, prawda? Więc jakie alternatywne do tych wszystkich patologii, na które oczywiście łatwo jest narzekać, rozwiązania można by tutaj zaproponować? Dwie rzeczy. Po pierwsze, likwidacja myślenia w ogóle i wszystkich jego systemowych reprezentacji o procesie nauczania jako o czymś, co jest mierzalne. To jest niemierzalne, to jest niemożliwe do zmierzenia. Nie da się zmierzyć progresu w przyroście wiedzy, moim zdaniem. Co oznacza,
że rzeczywiście gdybym mógł sugerować jakiekolwiek zmiany, to byłyby to likwidacja wszystkich egzaminów możliwych, wyjąwszy egzaminy praktyczne i te egzaminy, które są i tak na rynku pracy konieczne. Tak jest z prawem jazdy. W odróżnieniu od szkół amerykańskich, u nas prawo jazdy nie jest jakoś, a nie, nauka jazdy nie jest włączona w szkolne kurikulum, ale reguluje to rynek. Tak samo jest w wypadku zawodów kluczowych, są patenty żeglarskie, szkoły pielęgniarskie, szkoły medyczne długie, długie lata były poza uniwersytetami. Moim zdaniem to było bardzo dobre rozwiązanie. Błędem było włączanie szkół medycznych w obrębie uniwersytetów i zresztą to jest głos samych profesorów i medyków w tej sprawie. I to zostawiamy oczywiście. Natomiast jest szereg, naprawdę szereg dyscyplin i kierunków studiów, które nie wymagają egzaminów. Ale co w takim razie zrobić? No, trzeba też zlikwidować oceny, no bo skoro nie ma egzaminów, to po co średnia ocen? I tutaj napotykamy na poważny problem, to znaczy na 80% społeczeństwa, które mówi, że tego się nie da zrobić. To się da zrobić oczywiście, tylko że trzeba by zmienić całkowicie myślenie na ten temat. Prosta sprawa. Po co są matury? Żeby się dostać na studia. Aha, czyli likwidujemy matury i wprowadzamy egzaminy na studia. Nie, nie wprowadzamy egzaminów na studia. Na studia może przyjść ten, kto chce. I to jest myślenie, które całkowicie by wywróciło to, co mamy tu i teraz, do góry nogami, ale paradoksalnie nie zmieniłby wiele na samych uczelniach i w samych szkołach, bo akurat tak się składa, że duża część mojej rodziny pracuje w sektorze technicznym, inżynieryjnym i na uczelni i od lat jest ten problem, że ludzie, którzy są wykształceni przez ten nasz wspaniały system edukacji, nie umieją matematyki, fizyki, chemii i trzeba ich tego uczyć na tak zwanym roku zerowym. I wiele bardziej renomowanych uczelni, typu na przykład AGH, typu Politechniki, Warszawska, Krakowska, wprowadzały taki rok zerowy, żeby nadrobić to, czego nie zrobiła szkoła. I wszyscy też dobrze wiemy, że szkoła na poziomie liceum nadrabia gimnazjum, a gimnazjum nadrabia podstawówkę, teraz liceum nadrabia podstawówkę. Więc już widać, że nie przygotowuje ten system mimo egzaminów, matur i bardzo ścisłej kontroli do tego, żeby faktycznie pójść na studia i mieć tą bazową wiedzę, która pomaga dalej. To oznacza, że nie jest to potrzebne, moim zdaniem. I to jest rzecz systemowa, którą bym zmienił i ona miałaby, to byłby efekt domina, ponieważ bardzo dużo rzeczy by trzeba było zmienić nagle, więc wracam do systemu naczyń połączonych, ale równocześnie moim zdaniem większość z tych patologii, które są nakreślane, patologii ogólnie o charakterze psychofizycznym i patologii, które prowadzą do zwyżkującej depresji, wątpienia w siebie, studentów, którzy mówią wprost podczas zajęć, że oni są niczym. To są przerażające tezy, bo to są tezy ze strony ludzi, którzy zostali w tym systemie, więc trzeba sobie zadać pytanie, co z ludźmi, którzy na przykład nie poszli na studia, jak oni myślą o swoim wykształceniu, jaki to ma wpływ na relacje międzyspołeczne, a to jak głosują i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest zmiana systemowa. Natomiast to, co można robić tu i teraz, to jest między innymi też to, co ja robię, to staram się wykorzystywać sytuację, tak? Znaczy pierwsza sytuacja, którą można było wykorzystać, można było i tego nie zrobiono, to była pandemia. Edukacja zdalna, nauczanie hybrydowe. Przemyślenie na przykład tego, czy aby na pewno wszystkie przedmioty wymagają tego, żeby być w formie stacjonarnej i nie mogą być w formie podcastowej. Jeżeli to byłaby świetna gawęda historyczna, nie muszę cię przekonywać, że dobrze zrobiony materiał na YouTubie ze świetnymi infografikami potrafi zrobić, nie wiem, taką robotę jak 3 lekcje historii. Więc pewne rzeczy można było zmienić i nie zostało to zmienione. A myślę, że jest bardzo duży potencjał po temu, żeby otworzyć edukację na też alternatywne metody kształcenia na odległość, na serwisy typu Brilliant, Coursera, Skillshare i tak dalej. Tego jest bardzo dużo. Włączanie aplikacji do procesu nauczania tak samo. A tymczasem wszyscy pamiętamy, jak wygląda typowa lekcja. To znaczy 10 minut sprawdzenia obecności, 10 minut pytanie, 5 minut jakiejś sprawy organizacyjnej, zostaje 15 z tych 45, albo 20, albo 25. W najlepszym przypadku zostawało pół godziny, dlatego pamiętam lekcje, były bardzo często łączone w półtora godzinne. Język polski jeden po drugim bardzo często był za moich czasów, chociaż teraz dalej jest. I druga rzecz, którą można robić, żeby zdehermetyzować od wewnątrz ten system, poza wykorzystywaniem tego, co się dzieje tu i teraz i staraniem się na własną rękę wprowadzania różnych rzeczy, co zresztą nauczyciele bardzo często robią, ale nie wszyscy, niestety, bo nie ma zachęt do tego systemowych, to tutoring, to znaczy indywidualne podejście do klasy albo do ucznia, albo do grupy zajęciowej,
nie na zasadzie takiej, że jeżeli będziecie dobrze się zachowywać, grzeczne dzieci, to wtedy damy wam piątki, tylko na zasadzie takiej, my się zobowiązujemy do czegoś jako grupa, wykładowca albo nauczyciel się do czegoś zobowiązuje, podpisujemy kontrakt tutorski, nie trzeba to robić go w formie fizycznej, ale zgadzamy się co do pewnych rzeczy i złamanie tych zasad skutkuje tym, że nie będziemy mogli realizować wspólnego projektu, nie jakiejś podstawy programowej, nie jakiegoś a priorycznie narzuconego tematu, tylko tego, co sami sobie założyliśmy. Co też przesądza o tym, że musiałby być zwiększony wpływ i studentów, i uczniów na to, czego są nauczani. I jestem głęboko przekonany, że byłoby to sensowne, oczywiście im wyżej w edukacji, bo w edukacji licealnej i w uniwersyteckiej jest to już bardzo sensowne. W edukacji podstawowej z oczywistych względów taki udział byłby niższy. No bo dopiero się też wdrażamy do tego wszystkiego i też pamiętajmy, że edukacja podstawowa w sensownych, rozwiniętych demokracjach typu skandynawska, typu Singapur, to są stałe przypadki, przykłady systemów edukacji, które działają dobrze, ale one nie są stałe dlatego, że wszyscy je cytują, tylko stałe są dlatego, że tam się daje najwięcej kasy. Bo to, no niestety, to kosztuje. I to bardzo dużo kosztuje, żeby zrobić szkołę, w której się można bawić, w której można wykorzystywać i nową technologię, i alternatywne techniki nauczania. Naprawdę, najtańsza rzecz, jaką można zrobić, to jest kreda, tablica i 45 minut. To jest jasne. I zawsze też będę powtarzał, że póki nie będzie zwiększonych nakładów na naukę i na edukację, to nie mamy co marzyć nawet o zmianach, ale można próbować. Są na przykład, nie wiem, możliwość kupna flipchartu albo nawet walnięcia na tę nieszczęsną kredową tablicę karteczek, na których ludzie będą pisać różne rzeczy. Są takie techniki nauczania, które jakoś aktywizują grupę. Przede wszystkim też rezygnacja z tego układu parafialnego, który jest, że jest ambona, gdzie jest kaznodzieja, który wygłasza prawdy objawione i ludzie, którzy słuchają w rzędach. Bo naprawdę przestrzeń wpływa na to, jak myślimy. I potem bardzo ciężko jest sprawić, żeby ludzie, którzy nagle wyjdą na tę ambonę, przezwyciężyli lęk, że oni przemawiają przed publicznością nagle i są autorytetem. A jeżeli nie byłoby tej nierównoległości, która przydaje się w kościele, czy przydaje się na ambonie właśnie dlatego, że tam chodzi o ogłoszenie prawd objawionych, w szkole absolutnie o to nie chodzi. W szkole chodzi o wypracowanie pewnego konsensusu i ta przestrzeń ma bardzo duży wpływ. To jest trzecia rzecz, którą możemy zrobić, czyli organizacja naszej przestrzeni pracy. To nie tylko dotyczy szkoły, nawiasem mówiąc, bo ja nie widzę powodu, dla którego w uczelni nie może być tak samo jak, nie wiem, w jakichś postępowych bardziej korporacjach. Pufy, kanapy zamiast nieszczęsnych krzeseł i stołów, które są oczywiście ustawione w rzędach. Albo nawet opcja mniej korporacyjna, to znaczy stół taki warsztatowy, przy którym siedzimy wszyscy patrząc sobie w oczy. To jest coś, co ja sam przetestowałem, jak robiłem konferencje naukowe. Zupełnie inaczej się kształtuje dyskusja, jak jest okrągły stół, a zupełnie inaczej, jak jest ten tradycyjny pruski układ. Czyli podsumowując, trzy aspekty. Rezygnacja na poziomie systemowym z ocen, z programów nauczania, podstaw programowych i egzaminów. Bardzo utopijny pomysł. Druga rzecz, mniej utopijna, to jest otwarcie się na to podmiotowe traktowanie ucznia, na metody tutoringowe, na elementy też, które możemy zaczerpnąć ze szkół demokratycznych, czy Montessori i tak dalej. I trzeci element, organizacja przestrzeni, zupełnie inna. I to nie musi być oczywiście też przestrzeń fizyczna, tylko teraz przypominam sobie jedne z lekcji, które ja zapamiętałem na przykład dobrze, typu wyjście do parku. Ludzie w ogóle nie uwierzyli, że coś takiego jest możliwe. Więc to są te dwie rzeczy, które da się zrobić. No ta pierwsza zdecydowanie wymaga więcej pracy i nakładów finansowych. Wiadomo. Wiesz co, tak, i teraz myślę, że też możemy dojść do tego, co ja mam wrażenie, że mi osobiście odrobinkę zgrzyta w niektórych właśnie proponowanych przez ciebie rzeczach, bo mam wrażenie, że z tego wyłania się taki bardzo optymistyczny, że tak powiem, pogląd na ucznia czy studenta i tak dalej, ponieważ o ile wiesz... prawie wszystkie te problemy myślę, że są słusznie wypunktowane, to wydaje mi się, że trochę zbyt optymistycznie malujesz obraz, w którym dzieci nie potrzebują tych właśnie w miarę określonych ram i ocen i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że może to po części wynikać z tego, bo ty uczysz na uniwersytecie, prawda? Na AGH-u zdaje się, o ile dobrze pamiętam. I tak. Wiesz, jak piszesz, że otwarcie się na rozmowę z uczniem, prawda, ze studentem, potrafi wyciągnąć z nich bardzo te sensowne uwagi, prawda, i coś, co odpowie na ich potrzeby i tak dalej. No, ja nie wątpię, że tak jest, no ale masz wyselekcjonowaną grupę, prawda? To nie jest przekrój przez uczniów i przez uczniów szkoły, prawda, na przykład. Znaczy, mam pewne obawy po prostu, nie? Czy tego typu rzeczy da się przełożyć na
na szerszą grupę, ponieważ na uniwersytecie to są osoby, które no już jednak podjęły same z siebie jakieś zainteresowanie, że tak, chcę się dalej rozwijać, tak, jestem hipotetycznie zainteresowany wiedzą, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I no, wiem, że w praktyce to może być różnie, no ale w szkole no jest całkiem spora część ludzi, którzy po prostu nie są zainteresowani, oni są tam tylko dlatego, że muszą. I oczywiście można powiedzieć, że tak jest, ponieważ ten system jest źle zorganizowany i niewątpliwie część z tych osób by się zaktywizowała, gdyby ten system był inaczej zorganizowany. Ale wydaje mi się, że są też takie osoby, które po prostu, które inne zorganizowanie systemu wykorzystałyby do, że tak powiem, jeszcze do jak najmniej wysiłkowego prześlizgnięcia się przez nie. Mhm. I wiesz, taki przykład, tak jak mówisz, że to też to jest takie coś, co kilkukrotnie pojawiało się w twoich filmach, że dlaczego się zabrania ludziom, dzieciom telefonów na lekcjach używać, prawda? Kiedy ten telefon jest elementem życia takim, który trzeba wiedzieć, do czego on jest potrzebny, do czego jest za groźny i tak dalej, i tak dalej. Ale mam pewną obawę, że to jest taka gruba kreska, że nie, telefonu w szkole nie wyciągamy, no bo ludzie wiedzą, że jeżeli się go wyciągnie na chwilę chociaż, żeby coś tam pokazać, żeby coś tam tego, że jeżeli nie będzie tego zakazu, no to tam będzie pod ławką czy cokolwiek, prawda, że to wciąga przecież to urządzenie, no i dzieci nie mają przecież samokontroli nad tym, no przecież wiemy, jak wyglądają badania na ten temat, prawda, i jak ludzie wsiąkają w to i potrafią nawet jeżeli mają dobre intencje, że tak powiem, nie chcieliby tego robić, to drobne dystrakcje potrafią, a ktoś napisał, ktoś coś tam zrobił, prawda, i się rozpraszamy. I były takie badania, które też w którymś w moim odcinku się jakimś czas temu powtarzały, że wprowadzanie smartfonów ogólnie w krajach, kiedy się pojawiały, temu towarzyszył spadek w wynikach nauczania. Ja wiem, że to jest spadek mierzony tym systemem, prawda? No ja wiem, że to też jest problem, ale z tego, co zrozumiałem, prawda, z tego wyłaniał się taki, że smartfon jako narzędzie rozpraszające uwagę dziecka i odciągające od nauki jest, no, ewidentnie działa w ten sposób, prawda? Więc być może właśnie to jest zbyt trochę optymistyczne patrzenie na to, ale wiesz co, może ja czegoś tutaj nie dostrzegam, prawda? Ale mam ogólnie i wiesz, To, co ja teraz powiedziałem, to też nie zawiera rozwiązania tego problemu, wiadomo, prawda? Ale mam wrażenie, że całe to podejście jest odrobinkę zbyt optymistycznie nastawione właśnie na ucznia, nie? Znaczy, powiem ci tak, ja zawsze lubiłem myśleć utopijnie, ale myślenie utopijne nie jest popularne w Polsce. Od XIX wieku w górę jest taka książka Utopie w rozwoju historycznym, gdzie Świętochowski powiedział, że my jesteśmy świetni w konstruowaniu mitów narodowych i wiwisekcji przeszłości i wyciąganiu z tego, no, czasem lepszych, czasem gorszych wniosków na przyszłość. Ale nie ma u nas takiej potrzeby konstrukcji pozytywnych i optymistycznych wizji przyszłości. Jeśli już, to są bardzo czarne wizje tej przyszłości. Dystopie u nas kwitły, utopie mniej. Nawet jedyna utopia, która jest pokazywana w szkole jako utopia, czyli Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, nie jest utopią, bo tam ludzi, którzy byli na NIP-u i nie byli szczęśliwi, chcieli z niej uciec, kamienowano. Nie brzmi utopijnie. Koniec dygresji. Więc tak, przyznaję się, to jest utopijne. Natomiast jest jeden problem. To znaczy, weryfikacja hipotez naukowych wymaga ich przetestowania w polu. Tego nikt nie zrobił. To znaczy, te zmiany na tę skalę nie były testowane w Polsce. Były testowane w innych krajach i miały pozytywne skutki. Tak samo jak były testowane na przykład programy też budzące powszechne oburzenie, redukcji czasu pracy z 5 dni do 4 dni. Był ten test w Japonii w oddziale Microsoftu robiony i okazał się zbawienny dla właśnie zwiększenia wszystkich wskaźników wydajności i produktywności, mimo że oczywiście ludzie mieli dodatkowy dzień na Netflixa. Jest też takie założenie, że jeżeli wprowadzimy UBI, czyli uniwersalny dochód podstawowy, to ludzie nic innego nie będą robić, tylko będą siedzieć na kanapie i się wylegiwać. Ja miałem taki epizod, mogę mówić ze swojego doświadczenia, kiedy byłem bez pracy, miałem dużo oszczędności, ale miałem stany depresyjne i nie byłem w stanie podjąć pracy. I przez okrągły rok nie robiłem nic innego, niż odpoczywałem. W którymś momencie miałem ochotę wyć i musiałem zabrać się za jakąś pracę. To jest może być kwestia indywidualna, ale takich kwestii indywidualnych i podejść indywidualnych może być dużo. Nie testowaliśmy tego znowu na pełną skalę. Kiedyś w Game Decku przybyłka, świetna space opera, nawiasem mówiąc, był podjęty problem następujący. Wprowadzimy nieśmiertelność. Świetnie, prawda? No dobra, ale jest jeden problem. Co z emeryturami? Ludzie pójdą na emeryturę. No i przybyłek wymyślił, tak, będziemy mieli okres pracy, potem paręnaście lat emerytury i potem wracamy druga młodość do pracy z powrotem. Hipoteza, nie? I
Testowanie w polu, krótko mówiąc, myślę, że może być jakimś pomysłem. Uważam, że przeprowadzono na tyle dużo okrutnych już eksperymentów w edukacji. Na przykład na wielu pokoleniach testowano testy, od których teraz się na całym świecie odchodzi, zwłaszcza zamkniętych. Natomiast u nas w dalszym ciągu one królują i w Stanach Zjednoczonych także. Gdy tymczasem nie są one dobre pod wieloma względami. Są ludzie, którzy nie mają predyspozycji do rozwiązywania testów. Wprowadzono klucze, które całkowicie ograniczały zdolności interpretacyjne. Więc myślę, że taki eksperyment mógłby nie zaszkodzić. Teraz, żeby zaadresuję jeszcze tę kwestię, którą poruszyłeś, jeśli chodzi o smartfony. To jest poważny problem i zauważmy, że my go wszyscy mamy. To znaczy, mimo że, akurat jak ja się uczyłem jeszcze, to smartfonów na tej skalę nie było w szkołach, w ogóle ich nie było, były telefony komórkowe, ale nie było smartfonów, ale już były włączane laptopy i tak dalej. Pamiętam, że na uczelni jeszcze koco na mnie patrzyli, ja już notowałem na laptopie. I mnie akurat było to bardzo na rękę i bardzo wygodnie. Oczywiście, że była grupa ludzi, którzy przychodzili z laptopem na uczelnię i grali w Heroes 3. Oczywiście, że tak. Ale zapominamy, że bardzo dużo ludzi też ma, jest multisensoryczna i przebodźcowana i może lepiej nawet zapamiętywać coś robiąc równocześnie, na przykład właśnie grając w grę wideo. Nie wiemy tego. Są też takie przypadki. Znowu jest to bardzo indywidualne. Więc myślę, że w szkole można byłoby nie tyle zabraniać smartfonów, ile if you cannot fight it, embrace it. To znaczy wprowadzić smartfony w innej funkcji, na przykład z aplikacjami, które zmniejszają te wyrzuty dopaminowe, które mamy na przykład poprzez zmniejszenie skali barw do skali szarości. I telefony, są takie aplikacje, które sprawiają, że telefon jest cały monochromatyczny. I były badania znowuż na ten temat. Tak, tryb szkolny. Były badania na ten temat, masz tryb samolotowy, nie? I były badania na ten temat, że my nie mamy wtedy takiej potrzeby kliknięcia w to powiadomienie. Ja sam mam taką, ja jestem niestety completionist, muszę wszystko mieć wyczyszczone na mapie w grze wideo i to samo mam w świecie rzeczywistym. Ja mam jedno powiadomienie, to ja muszę je przeczytać, muszę, o niego nie może być. I myślę sobie tak, dlaczego nikt mi wcześniej nie dał rady i nie dał, stworzył takiej okazji, żeby z tym walczyć wspólnie właśnie, żeby opowiedzieć o tym problemie. Wiesz, jak rozmawiam z młodszymi ludźmi od studentów i z studentami, to nie jest tak, że ludzie sobie z tego nie zdają sprawy, że wsiąkają w telefon. Oczywiście, że sobie zdają z tego sprawę, tylko że z drugiej strony trudno walczyć z argumentem, że wiesz, no jestem tak przemęczony po 10 godzinach lekcji, ja już nie mam siły nigdzie wyjść, nie mam siły nawet otworzyć gry wideo, tylko po prostu biorę telefon i patrzę i tak spędzam sobie czas. Bo już mam dość w łóżku, więc myślę, że gdyby wykorzystać czas szkolny na to, żeby porozmawiać o tym, jak technologia ma na nas wpływ, to byłoby wręcz zbawienne. Ja osobiście bardzo żałuję, że właśnie tego nie zrobiono ze mną, bo mam różne problemy, z którymi się zmagam, też problemy z organizacją czasu i wolałbym, żeby ich nie było. Wiesz co, to jest w ogóle bardzo ciekawa perspektywa, nie? Bo ten tryb szkolny to jest temat, który trzeba kiedyś pociągnąć. Wiesz co, w sensie ja jestem jak najbardziej otwarty na to, co mówisz, że spróbujmy, nie, że to jest eksperyment, prawda, i że trzeba przetestować, bo się nie wiem. Jasne, to są wszystko, w sensie, jasne, co nie, to jest jak najbardziej dobre podejście, natomiast też mam wrażenie właśnie, że wiesz, takie rzeczy, bo to, do czego się odniosłeś, że na przykład zmniejszenie czasu pracy, prawda, okazało się zwiększać produktywność i tak dalej, to cierpi na dokładnie ten sam problem, co nie, ponieważ to się bardzo często właśnie cytuje, że patrzcie tutaj w Japonii, prawda, czy w Niemczech, w Niemczech w automotive bardzo często, bardzo dużo firm faktycznie ma coś takiego, że mają na przykład 4,5 dnia albo 4 dni faktycznie roboty i się okazuje, że nadal można płacić ludziom tyle samo, ponieważ oni są bardziej produktywni w poprzednie te. Tylko, że niemiecki automotive czy japoński oddział Microsoftu, to nie jest Biedronka, nie? W sensie, czy pani siedząca na kasie, jeżeli będzie siedziała o 1/5 mniej czasu na tej kasie, to będzie tak samo wydajna? Mam wątpliwości. W sensie sama specyfika, wiesz, wykonywanego zawodu, to nie jest praca intelektualna po prostu, nie? Bo jeżeli masz pracę faktycznie twórczą, kreatywną, to siedzenie mniejszej ilości godzin w tej robocie, ja byłem przez 6 lat czy 7 lat programistą, tak? Więc ja, tak samo się tutaj... szefowie firm w pełni wiedzieli, że w sensie mieli wkalkulowane, że przez godzinę, dwie dziennie ten programista siedzi sobie na kanapie, prawda, czy coś tam i gada sobie z kolegami, bo nie da się robić 8 godzin dziennie, prawda, pracy kreatywnej, twórczej. Po prostu to jest... Znaczy, są jednostki, które potrafią, prawda? W każdej firmie programistycznej taka była jedna, na której leżał cały projekt. Natomiast generalnie rzecz ujmując, to jest bardzo, bardzo rzadki przypadek, tak? Ale jeżeli ktoś pracuje na magazynie, jeżeli ktoś pracuje na kasie w Biedronce i tak dalej, to już...
po prostu działa to inaczej, nie? I wydaje mi się, że tego typu eksperymenty, które w jednych, na pewnych segmentach społeczności działają bardzo fajnie, przeniesione na ogół społeczeństwa mogą wyglądać już zupełnie inaczej. I ponownie, ja jestem otwarty na eksperymentowanie z takimi rzeczami, prawda? Ponieważ ogromna ilość rzeczy w świecie się zmienia i myślę, że warto, zwłaszcza jeżeli się to robi właśnie w kontrolowany, jakiś mały sposób, a nie robi ogólną zmianę systemu i zobaczymy, co z tego wyjdzie, prawda? Bo wtedy zwykle komuś dzieje się krzywda. Także ja natomiast jestem może troszeczkę sceptyczny co do po prostu wyników tego wszystkiego. Natomiast, wiesz, taka rzecz jeszcze jedna, o której bardzo często mówisz, że odgórnie narzucony system, czy tam kanon lektur, prawda, czy ogólnie programu nauczania, płynie z tego szereg patologii po prostu, nie? I tak, ja się z tym zgadzam i ja bym bardzo chciał, tak jak ty, żeby dało się wszystko organizować oddolnie, albo większość, dużo rzeczy, bo to daje większe pole do właśnie do zaangażowania, prawda, do tego, żeby ludzie bardziej odpowiadali na indywidualne potrzeby tych dzieci, z którymi siedzą i tak dalej. I ja bym bardzo chciał, żeby to wszystko tak działało, naprawdę, ale ponownie nie wiem, czy to się po prostu aż tak by udało, ponieważ zwracając uwagę, że gdy mamy taki autorytarny, można powiedzieć, system narzucania z góry wymagań i listy lektur i tak dalej, no to łatwo powiedzieć, że tak jak w twoim filmie bardzo słusznie zwrócono uwagę, że jak przychodzi kolejna opcja polityczna, to ona dopasowuje ten kanon lektur i dopasowuje te wymagania do tego, żeby im pasowało, tak żeby wykształcić świadomych wyborców, którzy będą wiedzieli, na kogo trzeba zagłosować, prawda? No jasne, wiadomo. Natomiast skąd pomysł, że w oddolnie działających systemach nie będziemy mieli podobnych patologii? W sensie wiadomo, nie wszędzie, to nie jest tak, że one będą powszechnie, można powiedzieć, że to jest odgórnie, prawda? Ale to nie jest tak, że będą powszechnie, ale no, nie będziemy mieć nauczycieli, którzy korzystając z tego, że mogą robić z tym klasą co chcą, postanowią ich zindoktrynować do jednej słusznej wizji patrzenia na świat, bo w sumie czemu nie, prawda? A dodatkowo w momencie, kiedy mamy coś takiego, prawda, i w różnych miejscach robią się różne oddolnie organizowane właśnie sposoby nauczania, czy nie możemy dojść do, czy nie jest groźba dojścia do takiego do takiej sytuacji, że z różnych szkół wychodzą ludzie kompletnie o innym spojrzeniu na świat. I oczywiście można powiedzieć, to dobrze, bo będziemy mieć różnorodność idei w społeczeństwie, prawda, i tak dalej, ale nie do końca, ponieważ ci ludzie, jak wychodzą do jednego społeczeństwa, to mogą mieć oczywiście różne światopoglądy i tak dalej, ale muszą mieć pewien zestaw zazębiających się idei na temat działania społeczeństwa, żeby mogli w ogóle podjąć jakąś konstruktywną współpracę w ramach firmy, w ramach jakiejś oddolnej działalności, w ramach czegokolwiek. Ponieważ jak wychodzą i jeden jest święcie przekonany, że każdy podatek to jest kradzież, tak, i że no, przykładowo, prawda, nie? Że każdy podatek to jest kradzież i każda władza jest opresyjna z definicji i że oni są tutaj tylko po to, żeby tłamsić jego indywidualność, a drugi wychodzi i jest przekonany, że on w zasadzie, że ludzie reprezentują tylko swój interes klasowy i nie ma w ogóle czegoś takiego jak indywidualny interes, ponieważ on zawsze jest mediowany przez ten, no to ci ludzie, jak wiesz, nagle zaczynają żyć obok siebie, nie mają wyjścia, muszą być w konflikcie. Nie? Bo... Ale wiesz, problem polega na tym, że my to już mamy. To znaczy, jeżeli spojrzysz na przykład na koledze amerykańskie, to zobacz, że z jednej strony wiesz, jakie uczelnie będą cię kształcić w duchu lewicowym, a jakie będą cię kształcić w duchu prawicowym. Dzisiaj też wiesz, że jeżeli, bo wiemy to, że jeżeli pójdziemy do jakiejś szkoły prywatnej, to dostaniemy w pakiecie taki zestaw wartości i idei, a jak pójdziemy do szkoły publicznej, to dostaniemy inny, a jak pójdziemy do szkół, które są integracyjne, to dostaniemy jeszcze inny. Więc to już jest i to się już, ja myślę, że to reguluje się wewnętrznie i regulowane jest to czymś, nad co nie mamy żadnego wpływu, ale myślę, że wiem, do czego zmierzasz, to znaczy do problemu aksjologicznego, że jest pewien zestaw wartości uniwersalnych dla danego narodu, społeczeństwa i tak dalej, który jest potrzebny, jak w pewnym pakiecie. Tylko że to jest bardzo mało przedmiotów jest takich w szkole, które mogą ten problem konkretnie zaadresować i takiego przedmiotu obecnie nie ma. To tak bym twierdził. Jedyny, który jest najbliżej, to jest historia,
w której nigdy nie ma czasu, żeby opowiedzieć o współczesności. Mm-hmm. Ja najdalej, zresztą teraz wszyscy dalej to samo mówią, że się dochodzi do 1945 roku, czyli pomijamy wojnę w Wietnamie, pomijamy upadek ZSR, pomijamy strasznie dużo rzeczy, które wpływa fundamentalnie na to, co... Tak, ludzie przez to też nie wiedzą, co się stało podczas obrad okrągłego stołu, ulegają łatwym narracjom i tak dalej, i tak dalej. Więc takich przedmiotów już nie ma w szkole. Ale... były kiedyś, to znaczy był w międzywojniu był podział w gimnazjach na historię literatury i język polski. Na języku polskim się mówiło o kulturze, języku, wartościach, gramatyce, sztuce przemawiania i wtedy możesz do tego wziąć przykłady współcześniejsze. A na historii literatury dajesz dokładnie to, co jest wymagane na maturze, czyli ten korpus, o którym ty mówisz. To, co trzeba wiedzieć, że był Mickiewicz, że napisał Dziady i chodzi w nich o to i o to. Dobrze, mamy to za sobą, przejdźmy dalej. Tak samo jak nie czytamy treści manifestu Kościuszki, ale wiemy, że był manifest Kościuszki. Tak samo jak nie czytamy dokładnie Paktu Unii Lubelskiej, ale wiemy, że ona była zawarta i wiemy w którym roku, z grubsza, w zależności od tego, kto jak pamięta daty. I wiemy, do czego to doprowadziło. Dokładnie to samo jest regulowany, zauważ, przez rynek. To znaczy powstały opracowania lektur, które dają nam zestaw w pigułce tych informacji, które są wymagane. Więc znowu, jeżeli nie możesz z czymś walczyć, włącz to do programu i wprowadźmy osobny przedmiot faktycznie, taki, który, na które, w obrębie którego będzie można mówić o tym, co dotyka nas współcześnie. Rzeczywiście będzie można porozmawiać o tym, jaki jest wspólny chociażby zespół wartości dla naszego społeczeństwa, bo jest pewnym problemem fakt, że wszystkich nas, mnie, ciebie, młody ludzi także, kształtuje kultura amerykańska i kultura globalna. Natomiast jeżeli ktoś nas pyta o to, co się dzieje, nie wiem, nawet jak ja dostaję pytanie, mimo że się znam na fantastyce, o polską fantastykę, to się trochę zastanawiam, ponieważ czytam zwykle zagraniczną. I to jest pewien problem, o którym warto porozmawiać. Dlaczego na przykład u nas w kinematografii jest dominujący trend pokazywania biedym lasgroci patologii, ewentualnie komedii romantycznych z drugiej strony, i nic więcej, no, skoro jest ewidentnie zapotrzebowanie rynkowe i społeczne na filmy pokroju Marvela, superbohaterskie, popkulturę, Gwiezdne Wojny i tak dalej, nie wierzę, że nie powstają takie rzeczy tylko i wyłącznie z braku pieniędzy, bo mamy najnowocześniejsze, jedno z najnowocześniejszych studiów w Europie, Alvernia Studios, do realizacji visual efektów, więc nie wierzę, że nie ma takich funduszy, bo są. Problem jest taki, że właśnie jest takie przekonanie w nas, tkwi cały czas i moim zdaniem jest kształtowane przez szkołę, że to jest coś, co nie jest związane z polską kulturą. Tak. To jest też problem, który mieli polscy fantaści, którzy Dukaj na przykład bazował, Lem, oni bazowali na literaturze zagranicznej, bo nie mieli się w Polsce do czego odwołać. Więc zgadzam się z tobą, że jest ten zespół wartości, który trzeba kształtować, ale nie zgadzam się w tym sensie, że myślę, że nie jest w tej chwili kształtowany. Okej, ja nie mówię, że on w tym... Okej, w sensie spoko. Tylko zaznaczam, że właśnie, że wszelkie tego typu zmiany warto robić z uwzględnieniem tego, o, coś takiego. I wiesz, to co mówisz, ty, że o pojawieniu się jakichś kolejnych przedmiotów, prawda, które mogłyby uczyć o tym, bo to co powiedziałeś, że historia jest jedynym przedmiotem, który w tym momencie o tym powinien opowiadać, a nie robi tego. Ja mam wrażenie, że język polski też czasem bywało miejsce na tego typu rzeczy, ale może to akurat u mnie w szkole czasem było bywało. Po prostu. No, może zależy wszędzie, bardzo. Może nie wszędzie tak jest. Natomiast jasne, w sensie ponownie, ja się tutaj zgadzam, że też mi się wydaje, że można byłoby... Zresztą chyba ma być jakiś nowy przedmiot, historia najnowsza, nie? Nie miało być czegoś takiego? Ma być historia najnowsza wprowadzona, tak. Nie wiem jeszcze, jak to będzie realizowane, ale ma być wprowadzony. Ja akurat uważam, że tego brakowało i niewątpliwie jest to jakaś luka, która występuje w systemie. Pomysł brzmi bardzo fajnie, chociaż jak to wyjdzie w praktyce, to nie wiem, ale się domyślam. Właśnie. Ale no dobra, może uda nam się zachować jakieś minimum optymizmu, natomiast też bardzo fajną rzecz zwróciłeś uwagę właśnie na to, że w Polsce, w polskiej kulturze to jest albo właśnie syfi beznadzieja, albo komedie romantyczne i będzie o tym odcinek właśnie, jak długo dokładnie na ten temat. Więc myślę, że tutaj masz całkowitą rację i zostawia to nam taki niezbyt, że tak się wyrażę, pozytywny obraz, ale ja się mam nadzieję, że nauczyciele nas oglądają i zachęcam do tego też, żeby zwracać uwagę na te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy i jeśli tylko macie chęci i odwagę, ja wiem, że to jest bardzo trudny zawód, naprawdę, to warto próbować walczyć z tymi wszystkimi rzeczami, które sprawiają, że dzieci ostatecznie wychodzą do świata kompletnie go nie znając tak naprawdę, ponieważ w dużej mierze system wymaga od nich, prawda, pewnych rzeczy, które kompletnie się im do niczego już dzisiaj absolutnie nie przydadzą. I
Warto, bo taki nauczyciel się pamięta potem latami. Tak, pamięta się naprawdę. Takiego bohatera, który walczył z systemem i miał sztamę z uczniami. Nie sztamę na zasadzie taki, że sztucznie udawał dzieciaka, tylko sztamę w tym sensie, że rozumiał problemy i starał się na nie reagować i w ramach tego, co mógł robić, rozszczelniać jakoś ten system i go dehermetyzować. Dokładnie tak. No dobrze, ja też tak myślę, że to jest tak naprawdę dobry moment na zakończenie, także Krzysztofie, bardzo Ci dziękuję i przypominam, że link do Twojego kanału jest oczywiście na samym dole. Zapraszam też do komentowania, co uważacie na temat tych wszystkich pomysłów, które tutaj i krytyk, które tutaj padły, i oddaję jeszcze głos na koniec. Ja dzięki serdecznie za zaproszenie. Bardzo, bardzo mi było miło porozmawiać, popolemizować. Zawsze mówię, że w ogniu polemiki hartują się poglądy, więc to jest wspaniałe. I myślę sobie, że taka debata, która się rozpoczyna teraz, fajnie byłoby, żeby ona ogarnęła środowiska szkolne. To znaczy, żeby na przykład ktoś kiedyś, tak w trzecim odcinku Sex Education, jest problem? Uczniowie się organizują, robią debaty, zapraszają do niej nauczycieli, czyli robią odwrotnie, nie czekają, aż nauczyciele zrobią debatę, bo nigdy jej nie zrobią, tylko robią sami. I jeżeli jest sensowna szkoła, to powinna zgodzić się na coś takiego. Można się też do niej rodziców zaprosić i zacząć dyskutować, bo to jest klucz do absolutnie wszystkiego. Więc dziękuję za możliwość jeszcze raz. Także raz jeszcze wielkie dzięki. No i to tyle. Do usłyszenia. Hej. Dzięki wielkie. Dzięki za uwagę, a jeżeli jesteście zainteresowani dodatkowym fragmentem, w którym Krzysztof odpowiada na pytanie od patronów o to, czy od upolitycznioną, czy tam odgórnie narzuconą listą lektur większym problemem w zniechęcaniu ludzi do czytelnictwa nie jest ogólnie brak kultury czytania czy obcowania z kulturą w polskich domach, to zapraszam na specjalną grupę wyłącznie dla patronów, gdzie poza dodatkowymi fragmentami rozmów znajdziecie także streamy wyłącznie dla patronów, przedpremierowe informacje o nowych odcinkach, a także możliwość zadawania pytań, które będą pojawiać się w dyskusji jak na kanale. Do usłyszenia. Hej. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.